Cześć, witam i zapraszam Was na kolejny odcinek Polityki Zagranicznej, a w nim Nord Stream 2. Wspólny komunikat Stanów Zjednoczonych oraz Republiki Federalnej Niemiec na temat gazociągu kończy bardzo ważny etap całej politycznej batalii, ale co chyba ważniejsze, mówi nam ten komunikat bardzo wiele o stosunku mocarstw Zachodu do Europy Środkowo-Wschodniej i o tym w dzisiejszym materiale. Zapraszam. Co prawda sprawa Nord Streamu ciągnie się już od lat, ale spróbujmy pokrótce opisać, dlaczego jest tak istotna. Obecnie eksport rosyjskiego gazu do Europy Zachodniej odbywa się w lwiej części przez Ukrainę, co oznacza, że Rosja nie może odciąć tego państwa od gazu bez strat wynikających z lukratywnego eksportu na Zachód. Po wybudowaniu nowego gazociągu Rosja będzie mogła ominąć Ukrainę i wysyłać gaz bezpośrednio do Niemiec po dnie Bałtyku. Gdy tak się stanie, Rosja będzie mogła odciąć dostawy energii na Ukrainę bez odcinania Europy Zachodniej. Z perspektywy Unii Europejskiej gazociąg oznacza rosnące uzależnienie transformujących się systemów energetycznych od rosyjskiego gazu, który nieraz był już używany do politycznego szantażu. Zyski ze sprzedaży surowców są też podstawą funkcjonowania finansowego rosyjskiego reżimu. Dla Niemiec budowa gazociągu oznacza zyski polityczne i ekonomiczne wynikające z posiadania kluczowej, centralnej roli w systemie dystrybucji rosyjskiego surowca na kontynencie, kosztem bezpieczeństwa państw regionu, który za pomocą połączenia morskiego jest omijany. Wszystko to w momencie transformacji energetyki na kontynencie. Tradycyjnie już jak we wszystkich naszych wspólnych rozważaniach, zanim zaczniemy analizować jakieś treści, zagłębmy się w treść danego dokumentu. Niezmiennie zachęcam Was do tego, żebyście zaglądali do opisu filmu, gdzie znajdziecie linki do dokumentów źródłowych. Warto czytać je na własną rękę. W tym wypadku schody zaczynają się już na tym etapie. Przedstawiając Wam teksty źródłowe, zwykle staram się oddzielić dyplomatyczne, tradycyjne zaklęcia od konkretnych rozwiązań czy propozycji, ale w tym wypadku po dokonaniu podobnego zabiegu niewiele by zostało. Dokument w warstwie retorycznej jest wobec Rosji niezwykle ostry i w mocny sposób wspiera integralność terytorialną naszego wschodniego sąsiada – Ukrainy. Tyle, że w tekście nie znajdziemy żadnego konkretnego rozwiązania, co w wypadku, gdy Rosja zdecyduje się użyć energetyki jak broni w stosunku do Kijowa, co przecież działo się już w przeszłości. Wiemy jedynie, że Amerykanie i Niemcy deklarują działania, które będą miały temu przeciwdziałać. To zdecydowanie za mało. W tekście znajdziemy również intencje zainwestowania miliarda dolarów w transformację ukraińskiej energetyki, jednak pierwsze rzeczywiste pieniądze to tylko 175 milionów dolarów, jakie do specjalnego funduszu mają wpłacić Niemcy. Te zapisy wyglądają trochę jak bon na rabat przy zakupie i tak przecież niemieckich czy amerykańskich technologii. Ciekawy jest również ostatni akapit dokumentu. Czytamy w nim. Stany Zjednoczone i Niemcy wyrażają silne poparcie dla inicjatywy Trójmorza i jej wysiłków na rzecz wzmocnienia łączności infrastrukturalnej i bezpieczeństwa energetycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Niemcy zobowiązują się do rozszerzenia swojego zaangażowania w tę inicjatywę z myślą o finansowym wspieraniu projektów inicjatywy Trójmorza w zakresie regionalnego bezpieczeństwa energetycznego i energii odnawialnej. Materiał o tym, iż Stany Zjednoczone chcą uczynić Niemcy patronem Trójmorza, ukazał się na kanale jakiś czas temu. Kolejne na to dowody pojawiają się z każdym tygodniem. W tekście porozumienia amerykańsko-niemieckiego trudno znaleźć jakikolwiek konkret, który pozwoliłby stronie przede wszystkim ukraińskiej choćby udawać, że udało się osiągnąć jakikolwiek znaczący sukces. Tyle rzeczy w kontekście tego dokumentu można w ogóle mówić o porozumieniu niemiecko-amerykańskim. Porozumienie musiałoby zakładać, że obie strony zrobiły jakieś ustępstwa, ale ze strony Niemiec nie sposób takich dostrzec. W praktyce dokument ten chyba trzeba potraktować jak próbę wyjścia z twarzą z całego sporu przez Waszyngton. Ten bowiem groził sankcjami, deklarował, że użyje wszelkich sposobów, by zatrzymać budowę gazociągu. I co? I nic. Niemcy zupełnie nic z wszystkich tych gruźb sobie nie robiły. Berlin w praktyce pokazał, że politycznie w Europie Stany Zjednoczone nie dyktują warunków gry, że tutaj nawet wbrew wszystkim dookoła swoje interesy są w stanie forsować Niemcy. Można różnie oceniać założenia niemieckiej polityki w tym zakresie. Trudno jednak podważyć fakt, że założenia te zwyczajnie się zrealizowały. Przynajmniej póki co. Stany Zjednoczone na poczet osiągnięcia porozumienia z Republiką Federalną Niemiec poświęciły interesy Europy Środkowo-Wschodniej. Brutalnie potwierdza się niestety fakt, że nasza część kontynentu nie jest z perspektywy tak istotna jak Zachód. Zachęcam Was do obejrzenia materiału, który ukazał się właśnie na ten temat na kanale pod tytułem Czy Amerykanie potrzebują Polski? Największe rozgoryczenie, co oczywiste, odczuwane jest oczywiście na Ukrainie. W kwestii reakcji na wspólny komunikat Niemiec i USA można zaobserwować intensywną współpracę dyplomatyczną Polski i Ukrainy. Jej najważniejszym przejawem był wspólny komunikat ministrów spraw zagranicznych obu państw. Czytamy w nim.
Polska i Ukraina będą współpracować ze swoimi sojusznikami i partnerami, aby przeciwstawiać się Nord Stream 2 do czasu wypracowania rozwiązań kryzysu bezpieczeństwa przezeń wywołanego w celu zapewnienia wsparcia państwom aspirującym do członkostwa w zachodnich instytucjach demokratycznych oraz zredukowania zagrożenia dla pokoju i bezpieczeństwa energetycznego. Niestety współpraca polsko-ukraińska nie zmienia faktu, że rozwój wydarzeń jest niekorzystny dla całego regionu, a Warszawa, jak i Kijów nie były podmiotem rozmów na kluczowe tematy dla bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowo-Wschodniej. Decyzje na ten temat zapadają ponad naszymi głowami, o czym zresztą czytamy we wspólnym komunikacie. Każda wiarygodna próba wyrównania deficytu bezpieczeństwa musi być oparta o konstatację negatywnych konsekwencji tej decyzji w trzech wymiarach – politycznym, militarnym i energetycznym. Taka próba musi również mieć wymiar demokratyczny. To zakłada rozmowy z rządami państw najbardziej dotkniętych przez negatywne efekty Nord Stream 2 na etapie osiągnięcia porozumienia. Czytamy w dokumencie. Po zawarciu porozumienia Amerykanów z Niemcami, Angela Merkel dzwoniła do Władimira Putina, po czym wspólnie wyrazili satysfakcję, że gazociąg Nord Stream 2 zostanie ukończony. Wszystko to brzmi dla Polski strasznie złowieszczo, prawda? Nasi najważniejsi sojusznicy, podejmując bardzo ważne decyzje dla bezpieczeństwa naszego regionu Europy, w ogóle z nami nie rozmawiają. No a po wszystkim kanclerz Niemiec nie dzwoni do Warszawy czy Kijowa, tylko do Moskwy. Część polskich analiz mówi o tym, że to wszystko przez to, jak zachowuje się polski rząd, wszystko przez wartości. Tyle, że co z wartościami wspólnego ma zachowanie Niemiec i Waszyngtonu w tej konkretnej sprawie? Zatem pomińmy całkowicie ten aspekt. Zajmijmy się czymś moim zdaniem absolutnie kluczowym, czy czegoś Wam tutaj nie brakuje. Decyzje na temat przyszłości energetycznej w zasadzie całego kontynentu zapadają w rozmowach na linii Niemcy, Rosja, Stany Zjednoczone. Czy czegoś Wam tutaj nie brakuje? No bo gdzie jest Unia Europejska? Czyż to nie jest upokarzające dla wspólnoty, że porozumienie o Nord Stream 2 negocjowane jest bez udziału Unii Europejskiej przez Niemcy w Waszyngtonie? Warto podkreślić to z całą mocą. Niemcy wybudowali gazociąg z Rosjanami nie tylko bez udziału Unii Europejskiej, ale otwarcie wbrew stanowisku zarówno Komisji Europejskiej, jak i Parlamentu Europejskiego. Posłuchajcie fragmentu artykułu zazwyczaj prounijnego przecież Politico. W czwartek Komisja Europejska, która oficjalnie sprzeciwia się projektowi Nord Stream 2, powtórzyła, że bez wyraźnego naruszenia prawa Unii Europejskiej jest bezsilna i nie może go powstrzymać. Z trudem starała się wyjaśnić, dlaczego USA i Niemcy, tylko jeden z 27 krajów członkowskich, nagle zajęły się ustalaniem polityki energetycznej dla całej Unii Europejskiej. Niezręcznie to wyjaśnienie zaczęło się od ponownego przedstawienia stanowiska Komisji, że Nord Stream 2 jest generalnie złym pomysłem. Staram się nie używać w tym programie zbyt mocnych słów, ale czy nie brzmi to po prostu żałośnie? Po ogłoszeniu porozumienia niemiecko-amerykańskiego głosu nie zabrał ani przewodniczący Rady Charles Michel, ani przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen, a rzecznik Komisji przyznał, że Unia nie ma żadnego wpływu na projekt kluczowy dla bezpieczeństwa energetycznego kontynentu. Argument o braku podstawy prawnej do działania nie wystarcza, gdyż w ostatnich miesiącach instytucje Unii Europejskiej nie mają problemów, by w obliczu ponadstandardowych wydarzeń i kryzysów wychodzić poza gorset ram prawnych czy formalnych. A gdyby w Unii istniała dostateczna determinacja polityczna, to ta pewnie miałaby większy wpływ na Nord Stream 2 i jakaś podstawa prawna by się znalazła. Fakt, że w wielu analizach dotyczących tej właśnie sprawy państwa takie jak Niemcy, Stany, Rosja czy Ukraina odmienia się przez wszystkie przypadki, a Unia Europejska czasami w ogóle się nie pojawia, jest dość drastyczną weryfikacją siły wspólnoty w stosunku do mocarstw zarówno zewnętrznych, jak i mocarstwa wewnętrznego, czyli Niemiec. No i wreszcie jest to rozgrywka toczona pod dyktando Moskwy z rozbitą, podzieloną Europą. Siła polityczna Niemiec dzisiaj na kontynencie, no szczególnie z tak jednoznacznym wsparciem Stanów Zjednoczonych Ameryki, jest naprawdę potężna i pierwsza część batalii o Nord Stream 2 no, wyjaśniła to bez większych wątpliwości, ale to nie koniec. Bo tak naprawdę wszyscy do tej pory przegrani, Polska, Ukraina, ale również Unia Europejska, mogą jeszcze zminimalizować swoje straty. Gazociąg powstanie, co do tego nie ma już wątpliwości. Teraz batalia będzie dotyczyć tego, na jakich zasadach będzie użytkowany. Ukraina wykonała sprytny ruch. Z liczącej ponad 2000 stron umowy stowarzyszeniowej z Unią, Kijów wysupał takie zapisy, które zobowiązują Unię do negocjacji z Ukrainą w razie działań mogących wpłynąć na stabilność dostaw gazu. Kijów chce rozmawiać zarówno z Unią, jak i z niemieckim rządem, twierdząc, że jeśli Unia chce, by Ukraina zreformowała się wedle wspólnotowych standardów, sama powinna ich dotrzymywać. Ponieważ posunięcie Stanów Zjednoczonych jest jednoznacznym ukłonem wobec Niemiec, bez podobnych gestów z drugiej strony, administracja prezydenta znajduje się pod rosnącą krytyką. Eksperci, dziennikarze czy kongresmeni odnoszą się do porozumienia bardzo sceptycznie, co otwiera pole do politycznego nacisku.
Wreszcie gazociąg Nord Stream 2 nie zostanie wyjęty spod reżimu dyrektywy gazowej. O ile więc Unia Europejska w trakcie jego budowy mogła zasłaniać się brakiem podstawy prawnej do działania, o tyle w przypadku tego, jak będzie on użytkowany, ten argument przestanie istnieć. Dyrektywa gazowa nakłada obowiązek wyznaczenia niezależnego operatora, niezależnego wyznaczenia taryf i dostępu stron trzecich do przepustowości gazociągów. W tej kwestii działania w ramach Unii Europejskiej państw zaniepokojonych Nord Streamem, jak i samej Komisji, która przecież jest jego przeciwnikiem, mogą się uzupełniać tak, by minimalizować zagrożenia z nim związane. Niestety Polsce chyba brakuje narzędzi lub pomysłu na to, jak zademonstrować Niemcom, że Warszawa jest dla Berlina ważniejszym partnerem niż Moskwa, mimo tego, że wartość handlu Niemiec z Polską jest niemal 3 razy większa niż z Rosją. Amerykanie dają Niemcom wolną rękę w Europie, a może Niemcy pokazują Amerykanom, co znaczy Berlin na starym kontynencie? To chyba najważniejsze pytanie z punktu widzenia tej wielkiej rozgrywki mocarstw. Z punktu widzenia Europy Środkowo-Wschodniej najważniejsza, ale też najsmutniejsza konstatacja jest taka, że w tejże właśnie rozgrywce mocarstw nasz region właściwie nie ma nic do powiedzenia. Jest przedmiotem rozgrywki, przedmiotem handlu, ale decyzje zapadają ponad naszymi głowami. I to, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, przed niczym nas nie chroni, gdyż Unia Europejska sama, jeśli chodzi o budowę Nord Streamu, okazała się raczej bezbronna. To jednak nie koniec całej rozgrywki, a jedynie zakończenie jednego z ważniejszych etapów. W kolejne etapy Polska i Ukraina będą wchodzić z większą świadomością zasad, jakie panują w tej rozgrywce, no i chyba z rosnącą świadomością wspólnoty interesów w tej konkretnej sprawie, w sprawie bałtyckiej rury. Czy do roli obrońcy interesów i bezpieczeństwa całej wspólnoty w kontekście Nord Streamu dorośnie wreszcie Unia Europejska? To jedno z absolutnie najważniejszych pytań nie tylko dla tej konkretnej sprawy, ale również dla wiary w skuteczność działania Unii Europejskiej względem światowych mocarstw, również tych, które znajdują się w obrębie Unii Europejskiej. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają ten kanał za pośrednictwem portalu Patronite. Do zobaczenia.